I przyjechałem tutaj powiedzieć Ci o ucieleśnionej miłości. Przyjechałem powiedzieć Ci o tym, że jesteś kochany, że Bóg już Cię pokochał. On już to zrobił, to już się wykonało na krzyżu. On Cię pokochał i On chce, żebyś Ty dzisiaj zdecydował się przyjąć Jego miłość. On chce, żebyś Ty podjął decyzję, że przyjmujesz tą miłość, aby ona mogła zamieszkać w Tobie. Ja byłem narkomanem, byłem człowiekiem uzależnionym od amfetaminy, byłem człowiekiem uzależnionym od marihuany, byłem człowiekiem uzależnionym od pornografii, byłem człowiekiem, który nie umiał zbudować normalnej relacji z innymi ludźmi, byłem człowiekiem, który manipulował innymi ludźmi, byłem człowiekiem, który oszukiwał innych ludzi, który wywierał wpływ, aby coś od ludzi uzyskać, byłem człowiekiem, który po prostu nie nadawał się do niczego. Moje życie było ruiną. Moje życie było skończone. Ja, kiedy wychodziłem na miasto, ludzie patrzeli na mnie i widzieli, że ja wyglądam jak człowiek z Auschwitz. Dlatego, że ja byłem wychudzony, wyglądałem jak cień człowieka. Ale pewnego dnia ja w swoim pokoju, który wyglądał jak ruina, zawołałem: Boże, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, jeżeli jesteś realny, to przyjdź do mnie, bo ja już dłużej nie potrafię tak żyć. I położyłem się spać, a następnego dnia byłem zupełnie wolnym człowiekiem. Zobacz, ja nie zawołałem do żadnej, nie poszedłem do żadnej organizacji religijnej. Ja się nie spotkałem z katolikiem, nie spotkałem się z protestantem, nie spotkałem się ze Świadkiem Jehowy. Ja tam zawołałem: Boże, jeżeli jesteś, to mi pomóż. I ja dzisiaj wiem, że ja dostałem nowe życie tam. Ja tam dostałem nowe życie z uwagi na to, że 2000 lat temu ucieleśniony żywy Bóg, Jezus Chrystus, umarł za mnie na krzyżu Golgoty. On oddał swoje życie, abym ja mógł stać się nośnikiem miłości Bożej. On oddał swoje życie, abym ja mógł niszczyć wszelkie dzieło diabła. On oddał swoje życie, aby to, co było konsekwencją błędu, czyli grzechu w moim życiu, mogło zostać usunięte, aby te rzeczy mogły w ogóle ożyć we mnie. Abym ja już dłużej nie musiał mieć różnych patologii w sobie. Kiedy ja spotkałem Jezusa, to moje życie się zmieniło. Na ten moment jestem szczęśliwym mężem, jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam dach nad głową, jestem spełnionym człowiekiem i wiem, po co żyję. Ja jestem taki wszędobylski i dzisiaj jestem u was tutaj. Ale jestem, żeby ci powiedzieć, że jeżeli zdecydujesz się pojednać z tym Bogiem, to ten ból nie jest enigmatyczny. Jego miłość nie jest enigmatyczna. To jest Bóg, który oddał życie po to, abyś nie musiał być chory, abyś nie musiał być zniewolony, abyś nie musiał dalej być w tej klatce, w której jesteś. Abyś nie musiał funkcjonować w taki sposób. Ja byłem osobą, która nakładała na siebie maski. Ja wychodziłem, powiedzmy, szedłem na imprezę i się uśmiechałem, było wszystko w porządku. Udawałem, że jestem fajnym kolesiem. Ale kiedy ja wracałem do domu, to dorywała mnie proza życia. I wtedy kończyła się bajka. Wtedy to wszystko mnie przygniatało. Jeszcze w tym czasie mój ojciec umarł. I ja miałem sprawy spadkowe. Ja wpadłem w depresję, bo mnie rzeczywistość przygniatała do ziemi. I tak naprawdę dopiero, kiedy do mojego życia przyszedł Jezus, to moje życie zaczęło być praktyczne. Ten Bóg jest praktyczny. Ja Ci nie głoszę systemu religijnego. Ja Ci głoszę Boga, który chce Cię uzdolnić do tego, aby Twoje życie było zwycięskie. To nie jest Bóg, który chce, żebyś gdzieś tam poszedł do Niego do budynku. To jest Bóg, który dzisiaj chce przyjść do Ciebie i zrobić sobie z Ciebie świątynię. On chce przyjść i zamieszkać w Tobie. On chce, aby zatarła się granica między Tobą, a między Nim. Kiedy ja pojednałem się z Jezusem, to ja stałem się z Nim jedno, dlatego że Jezus pomodlił się, abym ja był z Nim jedno. I On powiedział o sobie, że Ojciec zawsze Go wysłuchuje. Chcę Ci powiedzieć, że żadne zniewolenie w Twoim życiu, że żadna choroba w Twoim życiu nie ma prawa bytu, jeżeli chcesz się jej pozbyć. Chcę Ci powiedzieć, że nieważne w jakim bagnie jesteś, to Jezus dzisiaj może przyjść i stać się odpowiedzią na to bagno. Dlatego, że Jezus jest życiem, On jest miłością. I On dzisiaj chce dotknąć najgłębszych zakamarków Twojego serca, jeżeli Mu na to pozwolisz. Jeżeli zaraz mogę z Tobą porozmawiać, nie teraz. Jeżeli chcesz, Bóg może dotknąć najgłębszych zakamarków Twojego serca. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, jeżeli chcesz, bo to
twojej strony musi wyjść inicjatywa. Bóg już zrobił krok. Bóg posłał Jezusa, abyś ty mógł być wolny. On posłał Jezusa za twoje grzechy. On posłał Jezusa za twoje choroby. On posłał Jezusa, abyś mógł spędzić wieczność w niebie. Ale teraz moje pytanie, co ty z tym zrobisz? Bo to ty tutaj na ziemi decydujesz, czy chcesz przyjąć miłość tego, który oddał za ciebie swojego syna i chcesz stać się prawowitym synem, prawowitą córką. Czy nie chcesz tego przyjmować? To ty decydujesz, czy chcesz iść do nieba, czy nie. Zobacz, jaka to wielka miłość. On nie chce zdecydować za ciebie. On dał tobie możliwość zdecydowania, czy chcesz z nim spędzić wieczność, bez względu na twoje uczynki, bez względu na twoje stare życie, bez względu, co było w twoim życiu. Ja byłem narkomanem, ja byłem człowiekiem zniszczonym, a ty może jesteś człowiekiem, który wszystko ma, który w porządku, ma w miarę poukładane życie. Chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz przebaczenia twojego błędu, ale zobacz, to on dał ci możliwość podjęcia decyzji, że ty będziesz z nim wieczność. Do końca, po prostu przez wieczność, przez nieokreślony, nieskończony czas. On dał ci możliwość podjęcia tej decyzji. Zrozum, że to on jest tą miłością. I on dzisiaj chce, abyś się z nim pojednał, ale czy ty chcesz? Zadaję ci to pytanie. Dlatego, że mam świadomość tego, że brak podjęcia decyzji to też jest decyzja. I chcę ci powiedzieć, że ten Bóg nie jest enigmatyczny. To nie jest system religijny, to nie jest figurka, to nie jest obrazek, to nie jest jakiś odłam, to nie chodzi o katolików czy protestantów, zrozum. W tym wszystkim chodzi o Jezusa, to jest takie proste. W tym wszystkim chodzi o to, abyś w Niego uwierzył. W tym wszystkim chodzi o to, abyś uwierzył w Jego niezastąpioną ofiarę. No bo co? W tym kraju chrzci się dziecko, posyła się je na religię i uczy się je tego, że się chodzi co tydzień do kościoła. Uczy się je tego. Potem do komunii, rach, ciach, wszystko w porządku. Ilu takich ludzi jest w tym kraju, którzy są i mówią, że są wierzący, a zostali nauczeni chodzenia do kościoła. W tym wszystkim chodzi o Jezusa, człowieku. Chodzi o to, aby on stał się trzonem, centrum twojego życia. Chodzi o to, abyś uwierzył w Jego niezastąpioną ofiarę. Chodzi o to, abyś uwierzył w to, co On zrobił. Abyś świadomie podjął wybór. Nie, że Cię nauczyli w domu. Nie, że Cię nauczyli od dziecka, że się chodzi do kościoła. Ale żebyś dzisiaj opowiedział się świadomie po Jego stronie. I wtedy wszelka ciemność będzie musiała się wycofać z swojego życia. Dlatego, że to jest światłość. Ale czy Ty chcesz tą światłość wpuścić do twojego życia? Czy ty chcesz, ty musisz podjąć decyzję. No, ja wpuściłem tą światłość do mojego życia. Ja wiem, że ja mówię o Bogu mocy. Ja nie mówię o jakiejś popierdółce. Ja nie mówię o jakiejś Bozi. Zrozum, Jezus dzisiaj chce przyjść do ciebie i zrobić sobie z ciebie świątynię. On chce uzdolnić cię do prawdziwego kochania drugiego człowieka. Ja, kiedy byłem w świecie, tak jak wszyscy ludzie, kiedy byłem po prostu w systemie tego świata, w tym wszystkim, co tu się znajduje, w systemie politycznym, ja w tym funkcjonowałem, brałem w tym udział, wszedłem pod to i stałem się tego częścią, byłem tego częścią od urodzenia. Ja nie potrafiłem kochać drugiego człowieka, dlatego że ten świat mówi, kocham cię za piękne oczy. Ten świat mówi, kocham cię za to, jaki jesteś. Kocham cię, bo tak ładnie wyglądasz. Ten świat tak mówi, ale tak nie mówi Bóg. To jest moje osobiste doświadczenie. To jest moje doświadczenie Boga. Bóg nie powiedział mi, że mnie za coś kocha. Bóg przyszedł do mnie i powiedział mi, ja cię kocham. Ja oddałem za ciebie swoje życie. Ja moje życie oddałem na krzyżu, bo uznałem, że jesteś warty tego, aby za ciebie umrzeć. Że jesteś tego warty. Że jesteś warty mojej śmierci. Bóg uznał, że jesteś warty Jego śmierci, Jego krwi. I ty, teraz pytanie, czy ty chcesz przyjąć ten fakt? Czy chcesz przyjąć ten dar, którym jest zbawienie? Bo zbawienie to jest dar. Się mówi, Jezus umarł za grzechy całego świata. To prawda, tak cię pokochał, że umarł za twoje grzechy. Ale ty musisz po to sięgnąć swoją wiarą. Jeżeli nie uwierzysz, to ciebie w praktyce nie dotyczy, idziesz do piekła. Ale w Jego miłość objawiła się w tym, że On umarł za ciebie i jeżeli uwierzysz w Jezusa, to idziesz z automatu do nieba. To ty wybierasz, to ty podejmujesz decyzję. To ty wybierasz, czy chcesz iść do nieba, czy do piekła. Ty wybierasz, bo Bóg cię tak kocha, że dał ci taką możliwość, możliwość wyboru. Otrzymałeś wolną wolę. Jeżeli ty sam do Niego nie zawołasz, nie zapragniesz być z Nim przez wieczność,
To on nie wjedzie ci z buta w twoje życie. On ci nie wjedzie w twoje życie z buta. On za ciebie nie podejmie decyzji. To ty masz podjąć decyzję. Ja teraz jestem tutaj i głoszę ci tą rzecz. Mówię ci tą rzecz. I ty musisz się jakoś do tego odnieść. Ale pamiętaj, że brak odniesienia do tego to też jest odniesienie. Pamiętaj, że kiedy staniesz przed Bogiem i On zapyta, co z tym zrobiłeś, czy chociażby się zastanowiłeś nad tym, podejmij decyzję.